No, okna są piękne, były piękne, od razu zrobiło wrażenie, jednak no, podczas transportu były źle zabezpieczone. Tak. I zabezpieczenie robił producent tak. samoładowo i no, taki był troszkę niesmak, no, tym bardziej, że to drewno było tymi pasami obszarpane tak. w kilku miejscach. Korzystanie z mediów społecznościowych przy szukaniu wykonawców? Nie, najbardziej. Okej. Okay. U nas w naszym przypadku rozstrzał w dziesiątkę. Okej. Okay. No, największym znakiem zapytania była jednak odległość. Tak. Tak jak rozmawialiśmy, no bo wszyscy nam odradzali. Dajcie spokój z Polski 900 km, kto ci przyjedzie na serwis, kto ci to zrobi, będziesz czekał na montaż, nie wiadomo ile. Wszyscy odradzali, a mój z żoną jednak trochę na przekór. Ty tam się chwalił, że badał 3 lata ten cały system, ten go wprowadził, że ma świetne parametry, 20 lat gwarancji na szczelność. I doszło do badania, jak ty mi wysłałeś wiadomość czy też film, to ja byłem w szoku, mówię wow, muszę to pokazać, gdzieś tam pokazałem krótką rolkę. I co powiedział pan, który robił badania? No był pod wrażeniem, po pierwsze. No mówił, że dużo lepiej przechodzą domy z płaskim dachem, ale mówi, że jest naprawdę szczelny jak iglo. No w tym roku był najbardziej szczelny ze wszystkich testów, które robił. Mm-hmm. Czyli to, co mówi ty tam i to, co mówimy ja, to już mamy potwierdzenie naprawdę i to nie potwierdzenie badaniami, testami czy też laboratoryjnymi, tylko test niezależnego eksperta z Niemiec. Myślę, że to jest fajna rzecz i bardzo taka mówiąca dużo, dlatego że tutaj, jak wszyscy wiemy, no tutaj nie ma miejsca na jakieś niedomówienia, czy coś się po prostu wytnie, czy coś się zatneguje, jak to się u nas mówi. Tu jak masz badanie, to albo przechodzi, albo nie. No to... Co ważniejsze, tego badania nie można powtórzyć. Tak? Jeżeli by nie przeszło, to już bym nie mógł drugi raz powtórzyć. O kurczę, to tego nie wiedziałem. Czyli zobaczcie, jeszcze taka rzecz, czyli jednorazowe badanie. Dobrze, że nie wiedziałem o tym wcześniej, bo pewnie bym się mega stresował. A ty miałeś jakiegoś stresa? Miałem stresa, no, tak. No właśnie, kurczę. Widzisz, jesteś dobrym przykładem. Realizacja 900 km od Poznania i mówisz, mam jakiś serwis. No to ja mówię, okej, okay, przyjedziemy do ciebie i przyjeżdżam. Jestem tu już u ciebie sam osobiście trzeci raz. Razem chyba już szósty jesteśmy. Jesteśmy. Słuchajcie, udało nam się, dojechaliśmy. Podróż minęła wyśmienicie. Wjechaliśmy, myślę, że około 9 godzin. Bartek prowadził naprawdę świetnie. Byliśmy już w hotelu i zjedliśmy nawet obiad, a teraz jesteśmy już dnia pierwszego właśnie tutaj u Łukasza i Marty. I z nami na fotelu właśnie Łukasz, Oliwka, a gdzieś tam Ignaś z Bartkiem, naszym serwisantem, już regulują wszystkie okna. Nie może przed wprowadzeniem, ale po wprowadzeniu. Także Łukaszu, witam Cię. Cześć. To Ty mnie witasz, a ja się z Tobą witam w swoim pięknym domu. Powiem Ci, może zaczniemy od takiej anegdoty, bo to też do tego jeszcze wrócimy, do TikToka, jak się poznaliśmy, ale teraz taką serię filmów wrzucam, nie wiem, czy cały czas jesteś na TikToku? Śledzę na bieżąco, tak. No to teraz wrzucam z takiego Wrocławia, taki dom HK79, nie? I tam teraz wrzuciłem właśnie taki film, że chyba też duże przeszklenie, tak jak u Ciebie, jest salon i no to było chyba albo dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem i ja stoję w salonie i pokazuję właśnie duże przeszklenie na rogu, jedno duże takie jak tutaj 6-metrowe i HS i tam jakiś komentarz jest, Seba się śmiał, bo Pani napisała, że... Jak ona napisała? Odpaliłem właśnie TikToka i słuchajcie, jest tam taki film zatytułowany Stoka, tam są duże okna właśnie, żebyście wiedzieli kiedy to było, czyli 20 godzin temu, czyli 17 października. I teraz pani napisała właśnie, patrząc na taki salon na etapie budowy, że będą mieszkać jak na wybiegu w zoo. Okna są fajne, ale nie w takiej ilości. Ja tylko odpisałem, że mi się podobają i to coraz może dla użytkownika już. Oczywiście ja tak nie myślę, żebyś nie wziął tego do siebie. Czy czujecie się jak w zoo mieszkając przy takich dużych oknach, czy raczej tak jak ja uważam, że macie przepiękny widok i przepiękny salon dzięki temu? Nie no, całkiem wręcz przeciwnie, moim zdaniem im więcej przeszkód, tym lepiej. No i właśnie cieszymy się, że jednak się nie rozmyśliliśmy z tych dużych okien, tak. Że zostawiliśmy tak jak był ten pierwotny projekt i my jesteśmy mega zadowoleni. No to fajnie, to cieszę się. I wiesz co, ja właśnie o tym pomyślę, żeby jutro pewnie, jak tutaj będziemy robić jeszcze resztę regulacji, żeby nagrać w dzień właśnie ten widok na salonu i to, co Seba zaproponował, opowiemy Pani filmem na TikToka, na komentarz, bo naprawdę jak tu się wchodzi, ja już tutaj byłem na etapie
Na etapie, jak już tutaj się działo trochę więcej, chyba robiliście tutaj podługówkę, już to okno robiło wrażenie, ale dzisiaj to jest naprawdę wyjątkowe i dla mnie cały salon może być przeszklony. My tak też planujemy swój dom, bo mamy zamiar w tym roku ruszyć z kopytami, no już gdzieś tam już jesteśmy mocno zaawansowani. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Jak już jesteśmy przy tych oknach, przy tych dużych, powiedziałeś, że fajnie, że nie rozmyśliliście się z okien dużych. Tutaj u Ciebie mamy ciekawą kombinację, bo mamy okna drewniano-aluminiowe i plastikowo-aluminiowe. Czy od początku myśleliście o drewnie, czy myśleliście o tym, żeby zrezygnować z tego drewna w pewnym momencie? W pewnym momencie była taka mowa, że jednak zrezygnujemy z tego drewna, ale no jednak ta natura i chęć tego, żeby jednak był taki akcent naturalny w domu, zwyciężyła i to była jednak dobra decyzja. Tak, myślę, że tak warto dopłacić chyba do tego, bo tym bardziej, że macie naprawdę piękny widok. Na pewno będą przebitki z tego miejsca i w ciągu dnia pokażemy właśnie, jaki jest widok z ogrodu, bo sama miejscowość na Gold mieści się... Tu są jakieś góry właśnie, jakieś się nazywają, czy nie? To są Alpy? Chyba nie, czy tak? To jest niedaleko, właśnie niedaleko Alp, 100 km chyba do najbliższego. Czyli widać Alpy, tak? Tam. Czyli niedaleko Alp, u podnóża Alp. Jesteśmy w samym narożniku Niemiec, blisko Szwajcarii? Blisko Szwajcarii. I Austrii też, czy nie? Austrii tak samo. To do czego jest bliżej? Do Szwajcarii mamy 60 km. Do Austrii tylko 120. Okej, okay. Trzeba się pytał, czy nie pojedziemy do Szwajcarii zobaczyć, ale chyba już nie damy rady, bo byśmy musieli jeszcze odbić troszeczkę dalej, nie? Także, czyli to co mówiłem, już ten TikTok jest trochę odczarowany. Ja myślę, że tak naprawdę przez nas, bo ja też dużo o tym mówiłem w swoich mediach i to też pewnie widziałeś, że można tak zrobić i teraz już ludzie już coraz chętniej wchodzą, te firmy wchodzą na TikToka. Wiadomo, kto się spóźnił, no to ma teraz trudniej, ale cały czas jeszcze w naszej branży jest to, że jednak tych firm jest mało na tym TikToku i coś powiedział jako klient, konsument, właśnie jak to się stało, że właśnie trafiłeś na mnie? No tak jak wspominałeś, no, to technologia idzie do przodu, są nowe media społecznościowe i dużo firm przegapiło jednak ten punkt wejścia na tę media. No wiesz, ja jestem taki, że staram się zawsze wszystko mieć fajne, super i profesjonalnie zrobione. I oglądałem właśnie TikToka, no i zobaczyłem tam u was realizację taką bodajże 155 000 zł. Mówię do żony, wow, zobacz, ekstra, mówię, jaka ta metoda, ten Titan Wings, co robiliście. Tak. Ja mówię, że to fajnie, równiutko, no tak widać było, że to jest fajnie, czysto zrobione, z pomysłem i ta pasja, że wy tak się tym fajnie fascynujecie i że to, co robicie, wiesz, jest dla was czymś więcej niż tylko robię zlecenie i lecę dalej. Tak. I mówię, dobra, no napiszemy, zobaczymy i zobacz, jak to się szybko potoczyło. Do tego miejsca jeszcze wrócimy, ale wiesz co, jeszcze chciałem właśnie tutaj trochę podrążyć tego Tytana. Dlaczego? Dlatego, że, znaczy tego TikToka, dlatego, że ja na przykład myślę, że mam o tyle dobrze, że jestem własną buyer personą, czyli ja mam 37 lat i gdzieś tam będę budować dom. I moi klienci są w podobnym wieku do mnie. Czyli większość klientów moich, oczywiście starszych, młodszych też mam, ale większość, ta średnia, to są tacy jak my, czyli tacy jak ty. Ty tak naprawdę jesteśmy, można powiedzieć, bliźniaczy, bo macie dwójkę małych dzieci, budujecie dom, my mamy dwójkę małych dzieci, teraz budujemy dom i ja wiem, jak ja korzystam i dlatego mi jest łatwiej. I ja na przykład w domu praktycznie nie oglądam telewizji. Czy ty oglądasz telewizję? To samo, nie mam podłączonego. Ja na przykład czas swój wolny właśnie spędzam też na mediach. Oprócz tego, że dodaję aktywnie, to też na przykład na TikToku też spędzam czas i szukam tam swoich inspiracji. Tam się zapisuję i to tak, nie wiem, to pewnie musiałby, nie wiem, wieczorem, może nawet w pracy, gdziekolwiek w sklepie, przeglądać TikToka, mówisz, a Bartek, zapiszę sobie go, poobserwuję, obserwowałeś chwileczkę? Obserwowałem chwilę, tak. Zobaczyłem kilka realizacji, jak wygląda ten kanał, komentarze, opinie, oczywiście pozytywne i... Okej, okay, to jest bardzo, bardzo dla mnie cenne i bardzo dziękuję. I do tego Tytana. To jeszcze możesz powiedzieć, bo to jest bardzo fajna rzecz, bo tego Tytana jak wtedy akurat oglądałeś, to my zaczynaliśmy, teraz już dzisiaj tego Tytana już robimy, myślę, że 2,5 roku. Ostatnio nie wiem, czy widziałeś, czy nie. Zostaliśmy mistrzami pianowania. Mamy tutaj wzorową ekipę, Waldek i Michał, gratulacje, jesteśmy najlepsi w Polsce. Ale naprawdę tych domów robimy praktycznie 90% na Tytanie. I powiedz, bo ty miałeś tutaj badanie na pasywny dom? Jak to się nazywa? Tak, na taki standard pasywnego domu. To się nazywa pewnie KW 55. Okej.
I no to wszystko musiało do najwyższej półki być, żeby przeszło te wszystkie testy szczelności, od ocieplenia fundamentu, wszystko praktycznie było podwójnie ocieplane i też te okna, zależało mi, żeby naprawdę był ten standard wysoki, żeby nie polec na tym teście później. No właśnie, ja Cię zapewniałem, że ten standard będzie, bo Tytan się chwalił, że badał 3 lata ten cały system, zanim go wprowadził, że ma świetne parametry, 20 lat gwarancji na szczelność. I doszło do badania, jak Ty mi wysłałeś wiadomość, czy też film, to ja byłem w szoku, mówię, wow, muszę to pokazać, gdzieś tam pokazałem krótką rolkę. I co powiedział pan, który robił badania? No był pod wrażeniem, po pierwsze. No mówił, że dużo lepiej przechodzą domy z płaskim dachem, ale mówi, że jest naprawdę szczelny jak iglo. No w tym roku był najbardziej szczelny ze wszystkich testów, które robił. Mhm. Czyli to, co mówi Tytan i to, co mówimy ja, to już mamy potwierdzenie naprawdę i to nie potwierdzenie badaniami, testami czy też laboratoryjnymi, tylko test niezależnego eksperta z Niemiec. Myślę, że to jest fajna rzecz i bardzo taka mówiąca dużo, dlatego że tutaj, jak wszyscy wiemy, no tutaj nie ma miejsca na jakieś niedomówienia, czy coś się po prostu wytnie, czy coś się zatendeguje, jak to się u nas mówi. Tu jak masz badanie, to albo przechodzi, albo nie. Dokładnie. No, także tu też przeszedłeś. Czyli cały dom z razem z oknami zalicza się do pasywnego, tak? Jak najbardziej. No to... Co ważniejsze, tego badania nie można powtórzyć. Tak? Jeżeli by nie przeszło, to już bym nie mógł drugi raz powtórzyć. O kurczę, to tego nie wiedziałem. Czyli zobaczcie, jeszcze taka rzecz, czyli jednorazowe badanie. Dobrze, że nie wiedziałem o tym wcześniej, bo pewnie bym się mega stresował. Bardziej stresował. A ty miałeś jakiegoś stresa? Miałem stresa, no, tak. No właśnie, kurczę. Jak już wszystko było pozapinane na drzwi, te komory testowe, okay. I kamery termowizyjne i wszystko naraz, także już był stres. Pan tutaj wspominał, możliwe, że przy HS-ie nefralgiczny punkt przeważnie tutaj... Listo przymykowa, no. Tak, ale tutaj właśnie wszystko było... Też było perfekt. Tak, do okay. Niczego się nie można było... Czyli tak, żebyście wiedzieli, tutaj w tym domu mamy okna drewniano-aluminiowe. Celowo nie powiem jakiego producenta, dlatego że z tym producentem niestety, ale nie mamy dobrego zakończenia, powiemy o tym. Ale mamy też okna plastikowo-aluminiowe na profilach marki Weka. I powiem producenta, bo z nim współpracujemy, ABM Jędraszek. Naprawdę wykonali perfekcyjnie te okna. W sumie drewniano-aluminiowe też są bardzo dobrze wykonane, ale mieliśmy inny problem, do którego też przejdziemy, no to może już płynnie do niego przejdźmy. Ja to też zawsze powtarzam w moich mediach też. My też się mylimy, nie? Czasami mamy gdzieś tam przeciągnięcie w terminie, tak u Ciebie też było, ale staramy się wyjść z twarzą i na końcu, to co ja mówię zawsze klientom moim, nigdy klientów nie zostawiamy, tak jak Ty widzisz, jesteś dobrym przykładem. Realizacja 900 km od Poznania i mówisz, mam jakiś serwis. No to ja mówię, ok, przyjedziemy do Ciebie i przyjeżdżam, jestem tu już u Ciebie sam osobiście trzeci raz, razem chyba już szósty jesteśmy, ale po prostu jak coś powiem, to robię i to dowożę. I tutaj był ten przypadek z dostawcą, który po prostu, no możesz powiedzieć, co się stało, jak okna przyjechały, te drewniano-aluminiowe, bo one przyjechały w drugim etapie. Drewniano-aluminiowe, tak. No okna są piękne, były piękne, od razu robiło wrażenie, jednak no, podczas transportu były źle zabezpieczone. Tak. I zabezpieczenie robił producent, tak. Samoładowo i no taki był troszkę niesmak, no tym bardziej, że to drewno było tymi pasami obszarpane. Tak. W kilku miejscach. Słuchajcie, mam nadzieję, że Seba wrzuci te zdjęcia, bo ja mam te zdjęcia do dziś. W ogóle sprawa jest w sądzie. Znaczy, nie między nami oczywiście, bo my się dogadaliśmy. Okna strasznie uszkodzone. Widać było, że źle spięte, za mocno. Przejechały 900 km z Polski. Na szczęście mamy to dobrze udokumentowane, sfotografowane. Mamy wszystko na to dokumenty. I my będziemy dochodzić swoich praw. My się dogadaliśmy z Łukaszem, dałem duży rabat, jak na moje warunki, żebyśmy mogli te okna naprawić. Dlaczego tak wyszło? Dlatego, że ja byłem pewien, bo montował tutaj te okna drewniano-aluminiowe pan Wiesiu, który montuje ponad 30 lat już w takich realizacjach drewnianych i wiedziałem, on powiedział, Bartek, jak ci to okno naprawię, dogadaj się z Łukaszem, bo szkoda by było te okna zabierać do domu. Ja ci powiedziałem, słuchaj, albo się dogadujemy, ustalmy rabat, żeby był dla Ciebie satysfakcjonujący, albo dla mnie, nie aż taki duży, żebyśmy trochę mieli, każdy trochę niesmak, bo tak jest najlepiej. Albo robimy nowe, ale znowu będziemy czekać kilkanaście tygodni, znając życie,
20 albo i więcej. I tak faktycznie było, nie? Tak. I my się dogadaliśmy i nawet dzisiaj nie mogłem znaleźć tych uszkodzeń i powiedz, jak można ogromne uszkodzenie naprawić, tak? No, pan Wiesiu, naprawdę fachowa robota, zna się na rzeczy. No fajnie tą reparaturką taką, tym jak to się nazywa, ten zestaw naprawczy do drewna. Tak. Zestaw naprawczy od Timo, tak naprawdę są różnego typu woski, do drewna, do plastiku, do aluminium, do struktur. Też mam taki przypadek tu z panem Arkadiuszem, co prawda nie kupił ode mnie okien i stara mu się pomóc i ma naprawdę, no panie Arku, niech pan zobaczy ten materiał. Te pana uszkodzenia są drobnostki, to można naprawdę naprawić bez problemu, tym bardziej, że drewno to jest materiał stolarski. Jakbym ci pokazał te zdjęcia, jak pan Arek pozwoli, to też je wrzucimy tutaj. To jest można zrobić w chwili. Ja się dziwię, że takie firmy, które sprzedają takie okna za kilkaset tysięcy złotych, nie mają tylko kogoś, który by na miejscu mógł to zrobić. Bo wiesz, twoje uszkodzenie było, wiesz, wyjątkowe, no ale czasami są takie uszkodzenia małe, które na przykład, wiesz, czasem naprawia i nawet nikt nie widzi, że to było zrobione. To jest lepsze, bo to nie stresuje dodatkowo ani inwestora, ani mnie na przykład, tylko właściciela firmy wykonawczej i to daje robotę. I jakby kończąc ten temat, my się dogadaliśmy i okna są wstawione, my mamy tutaj fajnie wszystko zrobione, ale ja niestety walczę w sądzie o odszkodowanie. Jak mój prawnik się zgodzi na to, żebym upublicznił te dane, to upublicznimy, jak nie, to nie. Ale nie może tak być, że ktoś, na całe szczęście moje, my kupiliśmy od tej firmy oprócz okien, bo ja jestem dealerem, jakby brokerem okiennym, też transport. To jest mój taki ratunek, że miałem fakturę na transport i transport przyjechał po prostu źle spięty, także tutaj to szczęście nieszczęściu w stosunku do mnie. Wy macie piękne okna, ja mam trochę jeszcze tam małą batalię, ale to jest tak naprawdę już trochę poza mną, bo ja jakby sobie odrobiłem już tą moją stratę na innych zleceniach, a to się toczy. Jak będzie fajna rekompensata czy odszkodowanie, to się ucieszę, a dzięki temu mogę dzisiaj tu do ciebie przyjechać z honorem, bo wiesz, ja też uczę moich handlowców na przykład, że jeżeli coś się stanie czy wykonawców, to postarajcie się to zrobić, bo wiesz, naprawdę różne rzeczy mogą się stać, ale na końcu trzeba działać, wyjść z twarzą albo nawet to działanie próbować, bo czasami oczywiście jest reklamacja, która się toczy, może się toczyć 2-3 miesiące, ale pokazuj, że działasz. To chyba jest ważne, nie? No nie wiem, czy to dla ciebie miało... Nie, jak najbardziej, bo to była dobra decyzja, że się porozumieliśmy, dogadaliśmy, bo innym razem musielibyśmy zabrać te okna, to było krótko przed zimą, tak. Ja bym miał niezabezpieczone, nie mógłbym dalej remontować, dalej kończyć domu, bo to była całkowita katastrofa. To by były, wiesz, ogromne straty i jeszcze jaka nerwówka niepotrzebna dla wszystkich, dla ciebie, dla rodziny, dla mnie, no kurczę, powiem wam, no niepotrzebne jakieś sprawy sądowe, cokolwiek, jakieś opinie, to jest naprawdę niewarte świeczki. Czasami naprawdę warto jako dystrybutor, dostawca, właściciel, może nie właściciel, ale ten dostawca, ja to mówię też moim chłopakom na dzisiaj, czy wczoraj mówiłem Waldkowi, schowaj się do kieszeni, mówię i powiedz, okej, zrobimy to, bo nic ci nie da, kłócenie się po prostu. Tak naprawdę inwestorowi też nic nie da i jakby wszyscy szli w tym kierunku, że chcemy się dogadać, to myślę, że świat by był w ogóle piękniejszy. Nie tylko w oknach. Dokładnie. Nie? Także to jest coś. Nie? Także to tyle, jeżeli chodzi o sprawę reklamacyjną. Czyli mamy załatwione reklamację TikToka. Także oprócz TikToka jakieś jeszcze mediów używasz? Może to też jest ciekawe. TikTok, YouTube, co jeszcze? Instagram też, czy nie za bardzo? Mniej, też, ale mniej. Bo często jest tak, że na przykład, tak jak ja na przykład, no ludzie czy tam użytkownicy wybrałem się z jakiejś tam dwie platformy. Na przykład pan, o którym ci opowiadałem, którym tydzień temu podpisaliśmy rekordową umowę. Panie Marku, dziękuję za zaufanie. On ma tylko YouTube, a nie ma mediów. Mhm. On tak naprawdę tylko na YouTubie siedzi i sobie ogląda i tam jest naraz. A ty na przykład na TikToku, ale czy na przykład przechodziłeś później, właśnie skakałeś na tego YouTube'a, sprawdzałeś tak, YouTube'a? Tak. Przeskoczyłem na YouTube'a, zobaczyłem co tam słychać, jak to wygląda realizacja tam. Wiadomo, filmy są tam dłuższe. Tak. I no, wszystko się tak fajnie potwierdziło. Tak, i to jest fajnie, że to może taka porada dla wykonawców, chociaż niektórzy mówią, po co to mówię i uczę wykonawców, ale ja robię to po to, żeby nasza branża ogólnie była silniejsza, a nie żebyśmy byli zdrową konkurencją. Ja chcę, żeby po prostu nam szło, także już niedługo też, albo już się pojawiły warsztaty z mojej strony, jak prowadzić dochodowy salon okienny.
róbcie różne kanały. Oczywiście, no, jeżeli nie macie żadnych mediów, to zacznijcie od jednego, ale warto mieć kilka kanałów, bo często właśnie ten inwestor czy klient końcowy właśnie jest albo tu, albo tu, albo często sobie potwierdza. Ja mam na przykład klientów, którzy mówią właśnie, trafiłem do pana na TikToku, przeskoczyłem na Instagrama, śledzę pana bardziej na Instagramie, ale też później wchodzę na YouTube'a, żeby zobaczyć, co jest nowego, ciekawego. Mhm. Nie? Także tutaj to w tym kierunku teraz też zmierza. No i co, mamy okna drewniano-aluminiowe, ale mamy właśnie jeszcze plastikowo-aluminiowe. Czemu właśnie tak pomyślałem w ogóle o tym, żeby zabezpieczyć aluminium od zewnątrz? Bo powiem tobie tak, ja plastikowo-aluminiowe zrobiłem u ciebie pierwszy raz i dla mnie ten temat był jakby taki trochę obcy. Też wtedy, jak wiesz, rozpoczynałem przygodę z marką Internorm, mhm, i jakby oni to robili tutaj na potęgę tak naprawdę to sprzedają. Czy tutaj to zauważyłeś, ten rodzaj? Tak, tutaj zauważyłem. Też od paru osób miałem właśnie polecili mi ten rodzaj okna. No i też od ciebie to wyszła taka oferta, nie? Że, mhm, że spróbuj może zobacz coś takiego, taki produkt. No i zdecydowaliśmy się na to, jesteśmy zadowoleni. Tak, i te drewniano-aluminiowe teraz, żeby wam tutaj, moi drodzy widzowie, przybliżyć. Drewniano-aluminiowe i plastikowo-aluminiowe. Najważniejsza ogólnie w tych oknach jest nakładka, czyli tą część zewnętrzną, no bo w przypadku drewna bardzo łatwo to wytłumaczyć. To drewno jest po prostu w środku piękne, naturalne, ale z zewnątrz, jakbyśmy nie mieli nakładki, to byśmy musieli je po prostu co jakiś czas konserwować, tak? Dbać o nie, by się szybciej niszczyło, zużywało, a nakładka nam praktycznie to eliminuje. Tutaj mamy nawet po 30 lat gwarancji na powłoki, o ile się tam nie mylę, w niektórych przypadkach. Także tutaj praktycznie to jest wieczne, tak? Aluminium, dobrze polakierowane proszkowo. Ale w plastiku, no to już wszyscy myślą, ale plastik też. Plastik, dlaczego plastik? Dlatego, że ja się trochę kształciłem w tym czasie, bo ja się uwielbiam uczyć o oknach. To plastik ma coś takiego, że powyżej pewnych wysokości, w ciemnych kolorach, on ma dużo gorsze właściwości fizyczne od aluminium. I dlatego tak w Polsce mocno poszły do przodu okna aluminiowe, a nikt nie myślał o tych plastikowo-aluminiowych. Ale plastikowo-aluminiowe są świetnym rozwiązaniem, bo możemy mieć okno plastikowe z nakładką aluminiową i połączyć jakby te dwa systemy. Czyli znowu plastik, który jest w miarę relatywnie tańszy od aluminium, ale też ładnie wygląda, bo możemy dać okleinę drewnopodobną, jaką tam na przykład zobaczymy później w pokojach. A od zewnątrz mamy tą nakładkę, która nam niweluje te właśnie wszystkie minusy tego plastiku zewnętrznego. Dokładnie. Utrzymanie czystości? Już próbowaliście jeszcze myć, czy jeszcze nie za bardzo? Myliśmy już. Sprawdza się fajnie w słońcu, fajnie to wygląda. Ta powłoka antracytowa. Okej. Okay. Co jeszcze u ciebie? Co jeszcze u ciebie? U was mamy? Co jeszcze od nas zamówiliście? Żaluzje. Żaluzje fasadowe. Okej, okay, jak te żaluzje? Wiem, no dzisiaj mamy akurat, mamy też akcję serwisową, bo dwie żaluzje nam się tam przekręciły, coś tam było podstawione pod żaluzje i sprawdzamy je. Korzystacie w ciągu dnia przeciwsłonecznie? Codziennie. Tak? Codziennie. Ta strona jest od samego rana do południa mocno naświetlona. Okej, okay, czyli sprawdzają się. Tak, czy dzieci coś oglądają, przyciemniamy. U góry tak samo widzę, okay, że cały czas chodzą. Czyli warto. Pytam o co jeszcze, czyli tak, na całym domu mam żaluzje, czy mam jakieś rolety tutaj gdzieś, czy nie, czy wszystko żaluzje? W żaluzjach. Wszystko w żaluzjach. I do tego jeszcze dwie sztuki drzwi. Tak. Drzwi fajne, bo drzwi marki? Weekend. Weekend. I to jest właśnie ciekawostka, bo te drzwi naprawdę też przez wielu właśnie mówione, że są bardzo dobre parametrami, bo takie mają. Książkowo, jakbyśmy spojrzeli się w katalog, to te parametry są, no, do domów pasywnych. I jak ja zobaczyłem, jak ten, ja go nazywam, nie wiem, czy tak można, czy nie, ale gdzieś tam już mówiłem na mediach, że Passive Meister, tak sobie go nazwałem. Ale to jest takie moje, żeby nikogo nie obrazić. Jak zobaczyłem, co on do tych drzwi przymocował, nie? Widziałeś. To ja mówię, o kurczę, jak te drzwi wytrzymają, no i faktycznie przeszły ten test, nie? Także naprawdę szczelność i UW, czyli ten współczynnik przenikania ciepła na najwyższym poziomie domów pasywnych, weekend, też ogromne gratulacje, bo zrobiliście świetne drzwi po prostu. Jedyne, czego nie zrobiliśmy, to bramę wyłączyliśmy z realizacji, bo tam mieliśmy problem właśnie z dostawą jej tu i z montażem. Ja nie miałem też montażysty dobrego, który mu polecił, bo wiesz co, bo ja też mówię jedno moim klientom, nie sztuką jest sprzedać, tylko to zamontować i zaserwisować. Bo jak czasami, wiesz, ja się opóźnię na przykład w terminie, bo to też się zdarza z różnych przyczyn, to mówię, ma co, poczekajmy do końca, ja zrobię wszystko, żeby pan był z montażu najbardziej zadowolony. Bo ważne jest, jak się kończy, a nie jak się zaczyna. I teraz ja byłem pewny, kto tu do siebie przyjedzie montować. I tak jak mam świetnych montażystów od okien i od rolet żaluzji mam innych, bo u mnie to robią dwie różne ekipy, czy nawet trzy, to do bramy nie byłem pewny i sądzę, że dzisiaj byśmy mieli możliwe, że spór o najmniejszą część
tej realizacji o bramę. A tak to zamontował ci facet stąd. Tak, na miejscu tutaj jest na co. Tak, także tutaj, jeżeli chodzi o to, to też pamiętajcie, branżyści, jeżeli nie jesteście pewni swojej usługi, to czasami warto ją odpuścić. Ja teraz też zrobiłem jedną głupotę, bo mnie poprosiła klientka, czy jej zrobię w gotowych oknach, pięknych oknach, szyko nawiewniki. Mhm. No i jakby mam serwisanta, który takie dla mnie rzeczy wykonuje, to było 6 nawiewników. Facet, umówiła się klientka tydzień wcześniej, to jest teraz na czasie temat. Tydzień wcześniej umówiła się z nami na ten serwis. Napisał SMS-a 2 dni wcześniej, czy może rano o 8 przejść po nawiewniki, przyjechał i słuch po nim zaginął. Co ty? Wziął nawiewniki i zaginął. Klientka po tygodniu pisała, no halo, gdzie wy jesteście, mieliście nawiewniki. Już mam wkurzoną klientkę, gdzie miałem super zadowoloną, gdzie zrobiłem realizację, całe okna, rolety w całym domu i o głupie nawiewniki po prostu. No dla mnie to jest no już kolejna lekcja na przyszłość, że jeżeli nie mam kogoś swojego czy pewnego, to lepiej odpuścić, bo te nawiewniki kosztowały naprawdę kilkaset złotych, realizacja kilkadziesiąt tysięcy i teraz taki niesmak pozostaje, nie? Przez takie coś. Także myślę, że to też z doświadczenia można wziąć pod siebie, że trzeba uważać w tej kwestii. Dokładnie. Czyli teraz na koniec. Kilka pytań właśnie takich, żeby klientom podpowiedzieć. Czy rekomendujesz właśnie innym takim inwestorom jak ty, ty już akurat zbudowałeś, ale budującym dom, korzystanie z mediów społecznościowych przy szukaniu wykonawców? Jak najbardziej. Okej. Okay. U nas w naszym przypadku rozstrzał w dziesiątkę. Okej. Okay. No największym znakiem zapytania była jednak odległość. Tak. Tak jak rozmawialiśmy, no bo wszyscy nam odradzali. Dajcie spokój z Polski, 900 km, kto ci przyjedzie na serwis, kto ci to zrobi, będziesz czekał na montaż, nie wiadomo ile. Wszyscy odradzali, a my z żoną jednak trochę na przekór. Okay. Mówię, z tobą jako osobą się fajnie nam rozmawiało. Była fajna oferta. Poznaliśmy się. Tak, poznaliśmy się, byłeś wcześniej tutaj też, poznaliśmy się osobiście, przyjechałeś i... I myślę, że ta relacja jest ważna, bo też jak ktoś, tak jak ja, buduje świadomie markę osobistą, to mu łatwiej zaufać, bo ja dzisiaj, wiesz, też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jakby zachowywać się w odwrotnym stylu, czyli unikać telefonów, czy nie starać się, tylko cały czas mi zależy, bo inaczej tak naprawdę jedna, dwie opinie i mógłbym zwiększyć interes. Mhm. To też daje przewagę, myślę, że na rynku konkurencyjnym dla innych. Dokładnie. Czyli jakbyś dzisiaj mógł polecić znajomym, to poleciłbyś Oknario i moją osobę. Bez wahania. Cieszę się, to jest miłe? Nie, szczerze, naprawdę. No to fajnie, no to bardzo miło mi to słyszeć, dziękuję za to. No i tyle, to co? Do zobaczenia w takim razie w dalszym etapie oględzin, pewnie już z dnia jutrzejszego. Ja tobie dziękuję za tę rozmowę. I mam nadzieję, że nauczyliśmy kolejnych klientów do współpracy, czy też do korzystania chociażby z TikToka, bo to TikTok właśnie nas połączył. Cześć. Cześć.